Dzisiejszy odcinek Historii Czerwonej rozpoczynamy na Placu Zamkowym w Warszawie. Dziś miejscu, jak pewnie słychać, radosnym i rozśpiewanym, które 120 lat temu wyglądało zupełnie inaczej. Zamek Królewski, który znajduje się za nami, był siedzibą generał-gubernatora warszawskiego. I w 1904-1905 roku generał-gubernator Michał Czerwkow przyglądał się sytuacji w Warszawie z rosnącym niepokojem. Wielki kryzys ekonomiczny zaczynał dotykać całe Imperium Rosyjskie, a wojna z Japonią, rozpoczęta w 1904 roku, bynajmniej nie okazała się łatwym i szybkim zwycięstwem, które podniosłoby morale mieszkańców kraju ciągnącego się od Kalisza do Władywostoku. Gigantyczne koszty konfliktu, które odbiły się również na Królestwie Polskim, na tym, że Królestwo Polskie straciło rynki zbytu na Dalekim Wschodzie, jeszcze zaostrzyło sytuację społeczną na zachodnich rubieżach imperium. 100 tysięcy mieszkańców tego i części Rosji straciło pracę na początku XX wieku. Do tego na wsi susza i nieurodzaj sprawiały, że ludzie byli coraz bardziej zdesperowani, coraz trudniej było im zdobyć środki utrzymania. A fala protestów społecznych narastała w całej Rosji. Na początku XX roku strajkowano na Zakaukaziu, strajkowano w Zagłębiu Donieckim, w Rostowie, strajkowano również w samym Petersburgu. A i w Królestwie Rosyjscy urzędnicy nie mogli czuć się bezpiecznie. Przecież od kilku lat coraz aktywniejszą działalność rozwijały organizacje socjalistyczne. Warszawa w 1905 roku liczyła nieco ponad 760 tysięcy mieszkańców. Rosła liczba robotników. W warszawskich fabrykach, głównie przemyśle ciężkim, było zatrudnionych ponad 40 tysięcy osób. Kilkanaście tysięcy zatrudniały warsztaty rzemieślnicze. Ludność była bardzo zróżnicowana etnicznie. Ponad 50% stanowili katolicy, jednak rosła liczba ludności żydowskiej, której było ponad 35%. Wzrastała także liczba osób niezamożnych, osób, które pozostawały bez pracy, ponieważ do Warszawy przybywało bardzo wielu mieszkańców prowincji. Nawet 3/4 ludności było ludnością napływową. W Warszawie robotnikom bardzo trudno było uzyskać status stałego mieszkańca, ponieważ zależał on od cenzusu majątkowego. Ta sytuacja sprawiała, że miasto było tykającą bombą, która tylko czekała na wybuch, tylko czekała na kryzys i protesty społeczne. Zwiększanie się liczby ludności Warszawy wiązało się również z pogarszaniem warunków mieszkaniowych. Robotnicy gnieździli się głównie na Woli czy w dzielnicy żydowskiej, ale również w samym centrum Warszawy. Józef Galewski, jeden z uczestników wydarzeń rewolucji 1905 roku, tak opisał życie w kamienicy przy ulicy Widok 20. Jeden z moich kolegów mieszkał z rodzicami w suterenie na ulicy Widok 20. Kuchnię zajmowała główna lokatorka, wdowa z synem. W pierwszej suterenie o dwóch oknach mieszkały w czterech rogach cztery rodziny, ogółem 15 osób. W ostatniej suterenie mój kolega z rodzicami i trojgiem rodzeństwa. Wilgoć taka, iż buty rano były zielone, ściany wiecznie mokre. Tak żyli warszawscy robotnicy w 1905 roku. Te warunki musiały budzić sprzeciw, musiały budzić chęć do buntu i walki o swoje prawa. Podczas wojny z Japonią w Warszawie odbyły się pierwsze demonstracje antywojenne przeciwko poborowi warszawskich robotników do carskiego wojska. Na tych demonstracjach pojawiały się czerwone sztandary. Demonstrowano 1 maja 1904 roku. Demonstracje odbyły się również w październiku roku 1904 na warszawskiej Woli, w dzielnicy robotniczej uważanej za twierdzę ruchów robotniczych, ruchów socjalistycznych. Jednakże te pokojowe protesty spotykały się z agresją ze strony carskiego wojska, policji. Atakowani byli ludzie niosący czerwone sztandary. Żandarmeria odbierała demonstrantom
zresztą te sztandary. W tym momencie zrodziła się idea, aby powołać bojówkę Polskiej Partii Socjalistycznej, organizację bojową, która miałaby bronić robotniczych demonstrantów przed agresją ze strony wojska i policji. Do Warszawy w 1904 roku dostarczono broń dla pierwszych grup bojowców wywodzących się ze środowisk robotniczych. Wśród tych pierwszych grup był między innymi późniejszy znany bojowiec Stefan Okrzeja, który zasłużył się już w pierwszych demonstracjach robotniczych na Woli. Jak przekonywał wiosną 1904 roku Józef Piłsudski, nadszedł czas najwyższy, żeby Polacy znowu zbrojnie zawalczyli o niepodległość. Piłsudski, jeszcze wtedy wiodący działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, przekonywał, że walka o Polskę, o niepodległą Polskę, która będzie zarazem krajem sprawiedliwości społecznej, musi odbywać się z bronią w ręku, gdyż jeszcze chwila i na takie powstanie będzie już zwyczajnie za późno. Polska Partia Socjalistyczna na 13 listopada 1904 roku wzywała warszawskich robotników, warszawską młodzież do udziału w demonstracji, która właśnie miała być ochraniana już przez grupę bojowców, członków organizacji bojowej, uzbrojonych w broń krótką, zdolnych do tego, by bronić czerwonych sztandarów, by bronić nieuzbrojonych demonstrantów przed agresją policyjną, której się spodziewano. I tak około południa, około połowy dnia 13 listopada plac Grzybowski, na którym się znajdujemy, był już zapełniony ludźmi. Zgromadziły się tutaj tysiące robotników, tysiące młodzieży, a tłum nadal napływał, chociaż policja, kozacy ukryci po bramach, po podwórkach kamienic, które niegdyś ten plac otaczały, starali się temu przeciwdziałać. I oto w momencie, kiedy ludzie zaczęli wychodzić z Kościoła Wszystkich Świętych, siostra Stefana Okrzei podała czerwony sztandar do grupy stojącej właśnie na schodach kościoła. I oto nad tłumem rozwinięty został czerwony sztandar z napisem: precz z wojną, precz z caratem, niech żyje wolny lud. Pochód zaczął przemieszczać się ulicą Bagno w stronę Marszałkowskiej, w stronę Świętokrzyskiej dzisiejszych, ale z podwórek zaczęli też wybiegać w kierunku demonstrujących żołnierze, kozacy, próbując dostać się do czerwonego sztandaru i odebrać go trzymającym go działaczom PPS-u. Gdy żandarm wyciągnął rękę po sztandar, został na miejscu zastrzelony. Bojowcy zaczęli strzelać. Broniąc czerwonego sztandaru, przemieszczali się nadal w kierunku Świętokrzyskiej. Znowu do rozpędzania zgromadzonych użyto kawalerii. Część ludzi zaczęła chronić się w kościele. Grupie kilkudziesięciu uzbrojonych ludzi udało się ze sztandarem opuścić plac Grzybowski. Inni ratowali się ucieczką, kilkaset osób schroniło się właśnie w kościele. Został on otoczony i później oberpolicmajster Warszawy Karl von Nolken dał mieszkańcom gwarancję, że nikt nie zostanie aresztowany z tych, którzy dobrowolnie wyjdą z budynku. Tak się nie stało. Około 250 osób zostało zatrzymanych za udział w demonstracji właśnie wtedy, kiedy zgodzili się wyjść na zewnątrz. Tego dnia w Warszawie doszło do zbrojnych starć nie tylko na placu Grzybowskim, również na placu Bankowym, na placu Teatralnym, na Zielnej, we wszystkich tych miejscach, skąd udali się demonstranci, opuszczając plac Grzybowski. Demonstracja odbyła się ogromnym echem. Później w korespondencjach, w prasie opisujących te wydarzenia wręcz przesadzano w opisie tego zbrojnego starcia. Kilkudziesięciu uzbrojonych w broń krótką bojowców zmieniło się w znacznie większą grupę ludzi, którzy, jak opisywano, stawili skutecznie opór carskim żołnierzom, chociaż nie do końca tak było, jak demonstracja została ostatecznie krwawo rozpędzona. A jednak wydarzenie to zrobiło ogromne wrażenie, stało się poważnym argumentem na rzecz rozwijania organizacji bojowej i zbrojnej walki z zaborcą i o sprawiedliwość społeczną. W styczniu 1905 roku, kiedy w Warszawie wybuchł strajk powszechny, również zastosowano środki siłowe. Robotnicy osłaniani przez bojowców zatrzymywali tramwaje, wykolejali te pojazdy, które nadal się poruszały pomimo wezwań do strajku powszechnego. Według prasy socjalistycznej 29 stycznia 1905 roku w Warszawie strajkowało już niemal 35 tysięcy robotników z około 40 tysięcy zatrudnionych w całym mieście. Strajk objął wszystkie większe zakłady warszawskie.
Reakcja władz była bardzo zdecydowana. Wprowadzono do miasta dodatkowe oddziały wojska, które zaczęły strzelać do gromadzących się mieszkańców. Wedle różnych danych padło od 100 do nawet 200 zabitych. Wśród nich były osoby postronne, do których żołnierze strzelali między innymi za zbliżanie się do okien czy wyjście na ulicę. To tylko jeszcze bardziej wzmocniło opór warszawskiego proletariatu przeciwko carskiej władzy.